Dobra, mordeczki, tak jeszcze słowem wstępu. Tutaj chciałbym wam pokazać przykładowo, czym się teraz tam zajmujemy na warsztacie. Dokładeczka, a dokładnie w sumie wlot, grill, atrapa, jak zwał, tak zwał, do Volkswagena w kutym karbonie z czerwonym dodatkiem, tak się to prezentuje. Obudowa od skrzyni 8HP i z tunelu środkowego z BMW F15. To będziemy kłaść klasyczny karbonik. W ogóle zrobiłem wszystko na ścianie elegancko. W tym żółtym jest, moi drodzy, tutaj karbon, który będzie na Simpsonie, ale o tym już niebawem. Tutaj mamy lustereczka w kutym karbonie z czerwonym dodatkiem. Obudowę na górę. Wloty na maskę, jeszcze do dokończenia, trzeba doszlifować to tutaj. Moi drodzy, tutaj jest fajny temat, ponieważ jest to full karbonowy dyfuzor do Mustanga. Ja go tutaj naprawiałem, bo to było rozwalone. Trzeba będzie to wyszlifować. Fajnie to wygląda, co nie? Macie nawet znaczek Reventona. Tutaj, moi drodzy, przepiękne lustereczka do BMW serii E. Moi drodzy, jest to karbon z Pagani. Wygląda to przepięknie, moim zdaniem efekt jest najlepszy z tych wszystkich takich, wiecie, no klasycznych, że tak powiem, splotów. No, po prostu wygląda to olśniewająco. Do tego antena w kutym karbonie też do pola kierowania. Do środka tutaj mamy dokładki na dyfuzor tył do F30. Tutaj fajny bajer, ponieważ to jest z F30, tej mojej byłej mi zostało. Mordeczki. Karbon z taką niebieską nitką. Widzicie, to tak mega zarąbiście to wygląda, taki efekt jest sztos. Tutaj dziurki muszę podocinać i też pod lakier idzie. Poszerzenia mam, też do Volkswagena. Też będą w kutym karbonie robione, ale to no wszystkiego od razu nie zrobimy. Moi drodzy, a dlaczego wam o tym wszystkim mówię, co tam się dzieje na warsztacie? Ponieważ bardzo mi zależy na tym, żeby sobie rozbudować moją społeczność na Instagramie. Jak i tym jako vlog, jak i tym filmowym. Jako karbon. Kto może, niech pomoże. A wiem, że nie wszyscy to robią, ale was naprawdę trochę. Link macie na dole w opisie, wbijcie, zostawcie follow i lajkujcie jak są posty. Dla mnie to jest naprawdę mega dużo, serio mega dużo, a dla was to jest tak w sumie nic, więc serio. Kto może, niech pomoże, jeśli tego jeszcze nie robicie, ale nie przedłużam zbędnymi tutaj opowieściami, tylko zapraszam do oglądania materiału. Yo! Oho! Brakło! X200? W pizdę, ale mi gogle parują, z gówno takie. W pizdę, no przejechałbym tam, ale się boję, że nie dojadę. Ile tam jeszcze mamy tego soku? No ja coś chlapię. Odkręcony ten kranik, odkręcony. No i tak, moi drodzy, witam was, ja, czyli Jago Vlog, w kolejnym odcineczku na tym kanale. To się zjeżdżało. Oj. Powiem wam szczerze, że mocy to ma od groma ten KTM. Ale jest na sprzedaż, jak ktoś chce kupić taką mocną bestię, to zapraszam, wjedzie. Wjechał. Jedziemy tam na dół. Może tędy byśmy jakoś zjechali? Co tam? Okej? Oj, tak, mordeczki. Taki motovlog wam dzisiaj zapodam. Przejedziemy się turystycznie, jak to wiecie, w niedzielę bywa. Trzeba dzień święty święcić. Zły jestem trochę, bo nigdy nie wiem, czy mi mikrofon nagrywa, czy mi nie nagrywa. Bo się coś pierdzieli w tym GoPro. Nie wiem, czy GoPro, czy ta ramka cała, ta media mode. No tu jak ładnie. W ogóle, jakbym miał paziora, no mega zajawę ogólnie, żeby się kłada kupić i kładem, tak wiecie, latać.
bo mi się wydaje, że ja jestem kiepski zawodnik na krosie, bardzo kiepski, ja się przyznaję do tego, ale mi to sprawia przyjemność, tak przyjechać z chłopakami, więc jeżdżę. Kolega szaleje. Ale o co mi chodzi, moi drodzy? Na Podziszu mi się wydaje, żeby się odnalazł. Nie wiem. Teraz pewnie ci, co śmigają na kładach, mogą się wypowiedzieć w komentarzach. Czy kładem lepiej, czy gorzej. Ale mi tak, wiecie, głos ducha rozsądku mówi, że kładzik to by było moje drugie oblicze. O, i tak, ludziska, pędzimy w stronę słońca. Pogoda się deszczowa, warunek jest mocno hardkorowy. Nie, no żartuję. Jest fajnie, bo jest niedziela. Ostatnio podobno taka ciepła w tym roku. Październik, ale jest git do jeżdżenia. Muszę chyba sobie wyższym kierownicą ogarnąć, że następnego krosa kiedyś kupię czy coś. Bo strasznie jak taki skulony, srający pies, ale wiecie, o co chodzi. No i takie dziwne ramy trzymam, to tu garbię się, całe plecy mi z tyłu bolą. Albo nie wiem stać, na pewno nie wiem stać. A po drugie, myślę, że mam kierownicę za niską. Wiecie, nogi długie, ręce krótkie i taki jadę, taki śmieszny. Strasznie mi szybko się ręce pompują, zauważyłem na krosie. Wiecie, kawałek przyjadę, a ręce już mam tak, wiecie, takie spompowane jak po siłowni. Ale to strasznie bardzo. No i co, jeszcze byłem do takiego jeżdżenia jak na przykład teraz. Mega fajną sprawą są handbary, bo nieraz mi się zdarzyło, że jechałem jakiś, wiecie, krzaczor, hebel wcisnął albo sprzęgło, no i co zrobić? Trzeba piąteczką pyrkać, bo to pali jak smok. A jest, takie sprzęty lubimy. Nawet w lesie na krzyżówkach trzeba się rozglądać, pamiętajcie. O, nie wiem, czy mało powietrza chyba mam z przodu, mówi strasznie o tych korzeniach. Tak dobija, że no tragedia, tragedia. Brzawka chyba jest, bo w fizę coś mi na usta tak mrowi. Takie są pod skosem zjazdy niebezpieczne, ale tutaj fajnie. Podoba się mnie. Aż staniemy z wrażenia. Fizę też zaczyna padać, ale będzie. Najgorsze to, że będzie ścisko w tym lesie strasznie. Wiecie, jakiś zakręt, liście będą leżały, jakaś kłoda czy coś, to jest tragedia. O, w pizdy się rozpadało. O, już nie ma jazdy. Bynajmniej nie dla mnie. Na tych korzeniach to jest tragedia. Jak ja ich nie lubię, tak tą kierownicę koło z przodu miota. Normalnie jakby opętane było. Już piątka. Mówię, no strasz, ta skrzynia do enduro krótka jest moim zdaniem. Jak ktoś pełnym ogniem lata, to może mu być łatwiej, no dla mnie za krótko. Tutaj jakieś podwórko kogoś. Widzę się, wiecie, chwilę tutaj nie jeździłem. Parę razy, dwa, trzy. No nie pamiętam, jak to wszystko tutaj wyglądało. Nawet nie pamiętam, gdzie jestem. Nie wiem, gdzie jestem. Ale trzeba będzie chyba na stację zajechać. Tak, jeżeli to jest tu, gdzie ja myślę, to tanken wskazane. W ogóle całe mokre. Nic nie widzę, jak krecik jadę. Widzę, jak się tak jedzie. No w tej trawie to ja nic nie widzę, powiem wam. Na ślepo. Dajcie mi znać, czy byście chcieli kiedyś zobaczyć vlogi z moim udziałem. Takie zwykłe vlogi, wiecie, z życia. Bo ostatnio taką opcję rozważałem. Wiecie, jakbym sobie jakieś auto kupił, gdzieś jechał na jakieś wakacje czy coś. Czy pobawić takiego vlogera, czy raczej zostajemy przy temacie kumarków. Piszcie w komentarzach, bo jestem ciekaw. Wiecie, wtedy by się dziewczynę wzięło i coś takiego poświrowało. Myślę, że to mógłby być też dobry content. To by jakaś przeprawa będzie. To nie tu! A mi dupę dobiło. Jakiś gajski raj. Fajnie. No takie jeżdżenie to ja lubię, powiem wam. Powolutku przez tarasy, tak pod górkę, z górki. No takie te przeloty nasze, co my tu mamy, to no nie dla mnie. O! Tak to jest właśnie w takich warunkach, powiem wam. Nie ma grzybiarzy. Jak to się nazywa? Trawersowanie czy jakoś tak? Czy jakoś kłoda, żeby nie wydupczyć? Elegancko, tak wiecie, no ja jestem fanem właśnie takiej jazdy. O, to tu się miękko na zjeździe. No to ktoś papcia zgubił? Oj, czy ja tam wyjadę?
to co jest najgorsze w tym wszystkim, czyli takie dojazdy asfaltem. Ja ich osobiście nienawidzę. No, tu wejdzie trochę. Będzie. Dzisiaj nie, na Mielcu byliśmy. Na Mielcu byliśmy. Ale wjechałbym, wjechałbym. Po coś gasił? Bo już by mnie z drugą strony miotało. Ale mi w Łocko mi trafiło. Tu co było, co ja jechałem, patrz, bo ślad. Ja badam teren. Jechałem tylko na pijcie, to nie będzie się wyrzucało. Hey!